Cześć wszystkim. Dziś mamy 24 dzień od założenia pryzmy. Temperatura wskazuje 54 stopnie Celsjusza i bierzemy się za przerzucanie. Temperatura w kompoście w tej pryzmie wynosi 54 stopnie Celsjusza i nie jest źle. Natomiast nie jest to idealna temperatura. Idealna temperatura jest między 55 a 65 stopni, wtedy się najlepiej, najszybciej wszystko przerabia. W związku z czym ja dosypię sobie trawę. Pół worka trawy wysypane i na to leci kompost. Dołożyłam jeszcze niewielką ilość, powiedzmy, dobrze ubite wiaderko trawy i na to leci dalsza część pryzmy. Niestety filmik muszę robić na ratę, ponieważ tutaj sąsiad kosi trawę. Ale myślę, że wszystko, co było istotne, powiedziałam. Myślę, że część z Was zastanawia się, dlaczego ja dodałam trawę, kiedy temperatura jest całkiem fajna. No właśnie po to, że z doświadczenia wiem, że temperatura dziś była 54, ale jutro mogłaby spaść dość mocno. W związku z czym wolę nie ryzykować, też dodając trawę. Mam świadomość, że ta temperatura nie skoczy z dnia na dzień. Myślę, że takie pierwsze efekty będą za 2 dni, czyli nie jutro, a pojutrze. W związku z tym dodaję tę trawę przy tym przerzucaniu, a nie przy kolejnym. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.